Nazywam się Szymon Pawlikowski i jestem kierownikiem badań archeologicznych na obiekcie Kossakówka w Krakowie. W trakcie prac archeologicznych, które robimy tutaj przy okazji remontu obiektu, natrafiliśmy na dużą serię zabytków archeologicznych. Tak naprawdę, ponieważ obiekt jest nowożytny, nie spodziewaliśmy się tutaj odkryć na taką skalę. Pośród wielu przedmiotów, które znaleźliśmy, związanych z codziennym życiem zarówno mieszkańców Kossakówki, jak i ludzi, którzy mieszkali tutaj, też żyli wcześniej niż cały budynek powstał, natrafiliśmy na dużą serię obiektów ceramicznych, wykonanych z metalu, ze szkła oraz z kości, z rogu. Jednym ze znalezisk jest również pochówek szkieletowy, na który natrafiliśmy podczas podsadzania fundamentów obiektu. Na dużej głębokości, około 3,5 metra, wystąpił jednostkowy grób, w którym natrafiono na szkielet kobiety w wieku między 25 a 35 lat. Obiekt ten jest nietypowy, ponieważ w tym rejonie nie było potwierdzonego cmentarzyska, a raczej jest to jednostkowe odkrycie. Po przeprowadzonych wstępnych badaniach antropologicznych można było określić płeć oraz wiek tej osoby, która tutaj została pochowana. Natomiast jeżeli chodzi o dokładne datowanie oraz przyczynę jej śmierci, nie jesteśmy tego w tym momencie w stanie z całą pewnością stwierdzić. Materiał archeologiczny, który został znaleziony w pobliżu tego pochówku, pozwala nam jednak określić ten wiek na około XVI lub XVII wiek naszej ery. Dzień dobry, nazywam się Syfulok Patryk i jestem archeologiem. Chciałbym Państwu opowiedzieć słów kilka na temat zabytków ruchomych znalezionych podczas badań ratunkowych w Krakowie w obiekcie zwanym Kossakówką. Znaleźliśmy wiele typowych przedmiotów dla jakichkolwiek badań archeologicznych, czyli wiele ułamków naczyń, fragmentów kafli czy szczątków kościanych. Ale znaleźliśmy też kilka ciekawych zabytków wydzielonych. Nawet znaleźliśmy trochę monet, znaleźliśmy wiele ładnych, zdobionych guzików, kilka przedmiotów kościanych. Mamy też kilka fajek i kilka przedmiotów szklanych. Najciekawsze z tych przedmiotów to jest gwizdek w kształcie ptaszka, zachowany niestety jedynie fragmentarycznie, taki sam, jakie można nawet dzisiaj kupić w Krakowie jako pamiątkę. I gwizdek ten datowany jest mniej więcej na XVI-XVII wiek, więc możemy spokojnie powiedzieć, że już wtedy ta tradycja istniała. Innym z ciekawych zabytków jest fajka do palenia tytoniu, która jest w kształcie falicznym. Do tego jeszcze bardzo ciekawym zabytkiem jest przedmiot kościany, który służył do przekłuwania skóry, by następnie nawlekać tamtędy nić lub rzemień i nazywany jest oczywiście przekuwaczem. Najciekawszym przedmiotem metalowym, jaki znaleźliśmy, jest niestety zniszczony i zachowany jedynie fragmentarycznie pierścień. Pierścień ten nie był zbyt kunsztownie wykonany, raczej był tańszą opcją, natomiast zachowała się część obręczy tego pierścienia i gniazdo, na którym coś prawdopodobnie było osadzone. Niestety przedmiot ten nie zachował się do naszych czasów.